Cześć, witam wszystkich na kanale Kotek Motek, z Wami znowu ja, Julia. Dzisiaj ja Was nauczę, jak zrobić taką bardzo, bardzo ładną, elegancką torebkę. Można tak powiedzieć, że to jest torebka taka wieściowa, czy koktajlowa, czy coś takiego. I jeśli bym ja szła gdzieś do restauracji, na Sylwestra na przykład, czy gdziekolwiek, to ja bym na pewno wzięła bym tą torebkę. Na pewno. Bardzo mi ona podoba się, chociaż kolor wcale nie mój. Ja lubię czerwony, wyrazisty, a tu jest taki raczej kolor taki winny. Ale sama torebka jest bardzo, bardzo ładna i elegancka. I ten ściek, właśnie ten wzór, jak najbardziej pasuje do takich fasonowych torebek, jak tak, do takich torebek, która ma mieć taki swój kształt i musi być taka twarda i sztywna. Właśnie i ta torebka, ona wyszła taka twarda, sztywna. Zobaczcie, ona nie chce nawet wyginać się u mnie. Taki jest ładny spód, określony. No i tak wyglądają boczne strony, zaraz pokażę bliżej. O, tak wyglądają boczne strony, też równiutkie, ładne. O, takie równiutkie boki ma ta torebka, zaraz Wam pokażę jeszcze raz. Czyli bardzo, bardzo mi ona podoba się. To jedna z trzech torebek, które najbardziej podobają mi się. Nawet mój mąż, który wczoraj przyjechał od rodziców, nie był w domu przez kilka dni, to powiedział, a jaka ładna, bardzo ładnie ci wyszła ta torebka, jak zobaczył tą torebkę na stole. To powiedział, naprawdę bardzo ładnie ci ta wyszła torebka. Tak niby kiedyś jakaś wychodziła mi źle. Krytyk mi znalazł się. Ale nic, ja i tak sama wiem, że jest fajna torebka i najbardziej podoba mi się, że jest taka twarda i sztywna, że ten ściek taki, zobaczcie, jaki gruby ten klapa ta torebki, jaka ona jest gruba, taka dosyć mięsista i dlatego twarda. Ale przez to, że jest to sznurek poliestrowy, to nie jest ta torebka wcale ciężka, a jest dosyć lekka ta torebka. Oczywiście, że wszystkie elementy, które tutaj wykorzystane u mnie w tej torebce, kupisz w naszym sklepie, link na który wstawię w komentarzu pod wideo. Również jak i taki, jak i łańcuch taki, w różnych kolorach. Ten łańcuch oczywiście to jest coś mega, bardzo pasuje też do tej torebki. Taką plankę ozdobną też kupicie u nas, kulka, półkulka i tak dalej. U mnie ta torebka ma długość 28 cm, a wysokość otak 21 cm. I na to poszło u mnie około 3,5 motków sznurka 3 mm. Jeśli będzie to sznurek u Was 4 mm, to oczywiście pójdzie go mniej. Konkretnie w tym wideo, w tym filmiku ja pokażę tylko, jak robić taką torebkę, samą torebkę. Jak robić taki ufit, zobaczycie w następnych moich wideo. Również jak zrobić taki paseczek z tendetnego, z takiego delikatnego łańcuszka, też zobaczycie w następnym wideo. Dlatego subskrybujcie, wstawiajcie łapki do góry, żeby się widziała, że podoba się Wam to i będzie nagrywała dla Was jeszcze coś. Ну, а ми починаємо зараз працювати над тим торебком, і я ще повім вам два слова о тим, що в яких з моїх відео є код рабатовий на 10%, на знижку 10% в нашому склепі. Пам'ятайте о тим, і як побачите відео до кінця, то напевно в якимось з відео знайдете цей код рабатовий. І оглядайте теж кожне моє відео рівніш і то до самого кінця, бо можливо, щось там будуть якісь зміни в цілій концепції роблення цієї торебки. Наприклад, як на початку я там мовив, що набираємо 35 очок ланцюжка, потім окажеться, що набирала я однак 37 очок ланцюжка. Для того оглядайте кожне моє відео до самого кінця. Ну і при оказії знайдете, в якому з відео цей код рабатовий на 10%. Я не можу напатрити на того ланцюжка. Який він є чудовний. Маємо у себе в склепі в різних розмірах і в різних кольорах. Томик, побач на того ланцюжка, файний, ні? Хоч тут, повідь щось дівчинам, файний той ланцюжок чи ні? Ну, звісно. Так званий. Ну, добре, починаємо працювати над торебком.
I tak dla najlepszej torebki, to oczywiście tylko najlepsze materiały ja wykorzystałam. I zacznijmy ze sznurka. Ten sznurek, ja już nie raz mówiłam, że ten sznurek poliestrowy to jest najlepszy materiał do torebek, do ich wytrzymałości, do tego, że ta torebka nie zbiera różne zarazki, brudy i tak dalej, i tak dalej. Ten sznurek jest lekki, dużo lżejsza torebka z niego jak ze sznurka bawełnianego. Jest bardziej wytrzymały do różnych zabrudnień, do wilgoci, do wszystkiego. I przede wszystkim, co jest największy jego plus, że ten sznurek nie mychacie się, nie mychacie się. To raz i dwa, nie ma takiego brzydkiego chemicznego połysku. Co ja nie lubię. Może ktoś lubi sznurek z połyskiem, no to już sprawa każdego. Ja nie lubię. Czyli ten sznurek, konkretnie tego producenta, ten poliestrowy sznur, który kupicie w naszym sklepie, jest najlepszym materiałem do torebek i koszyków. Również jak i dywanów, taki sam sznurek, tylko 5 mm. Bo to u mnie teraz sznurek 3 mm. Zobaczcie, torebka z niego jest sztywna. Sztywna, twarda, dobrze trzyma fason. Jeśli zabrudziła się torebka z tego sznurka, to wystarczy przetrzeć ją wilgotną styreczką. I tak na taką torebkę nam będzie potrzebna suć więcej jak 3 motki sznurka po 100 metrów. Ten, który jest u mnie teraz. Suć więcej jak 3 motki. Sznurka 3 mm. Oczywiście można też wykorzystać sznurek bawełniany, to już jak kto sobie chce. Taki sznurek ja wzięłam. Szydełko do tego sznurka ja celowo wzięła takie małe, 3,5, dlatego żeby moja torebka była twarda, sztywna i dobrze trzymała fason. Chociaż tym wzorem, który ja pokazuję, ona i tak bardzo dobrze trzyma fason i jest bardzo sztywna. Igła do zszywania plastikowa. Ланцюжек для рунчки, можно взять якийсь такой ланцюжек, очевидно, который тоже купите в нашем склепе с такими ладными карабинчиками, можно такой ланцюжек взять. А можно с такого ланцюжка дробнюткого сделать пасок, я покажу вам в этом видео, как сделать этот пасок, очевидно. Такий малюткий ланцюжек, он есть алюминиевый. Również będą potrzebni 2 kółka otwierane, 25 albo 20 mm, dla takiej niedużej torebki 32 mm kółka będą za duże. Weźmiemy my kółka otwierane 25 mm jak u mnie, albo 20 mm też może być. Zamiast kółek otwieranych można użyć takie nowe elementy w naszym sklepie, taki ściągacze, można powiedzieć, do torebki, które ściągają boki torebki, czyli marszczą. Marszczą tak boki torebki. Zaraz pokażę wam, sorry, że nie znalazłam nic innego teraz na czym pokazać, czyli jak to wsadzić na boku torebki, o tak, bo to się odkręca, ta ciapeczka odkręca i wsadza w bok torebki, zaraz pokażę. O tak, odkręca i wsadza w bok torebki i ten bok, o tak wtedy wtedy zmarszcza się, o tak, ściąga ten bok torebki, tak jak ja to pokazuję. Więc można albo użyć kółko otwierane, które teraz pokazałam, albo taki ściągacz, który ściąga torebki i już za niego, bezpośrednio za niego też można zaczepić łańcuszek z karabinczykiem, o tak w ten sposób. O tak to będzie wyglądało w torebce, na boku torebki. Ja konkretnie w tej torebce nie będzie tego wykorzystywała elementu, a tylko kółka otwierane. Również tutaj ja wzięła taki pokazać wam końcówki do rączki, do ufytu. Tylko tutaj u mnie w tym momencie mam złote, nie mam w domu srebrnych, zostały srebrne na sklepie, ale ja zamienię ich i wezmę srebrne, to końcówki takie do ufytu. Ja tutaj udzierkam jeszcze ufyt do tej torebki. Mam nadzieję, że mi to uda. Może i nie. Zobaczymy. Może on w ogóle tam nie będzie pasował i nie będzie potrzebny, ale na wszelki wypadek ja to pokażę w wideo, jak wyglądają te końcóweczki. Zapinany tutaj na śrubek. Tutaj wkręca śrubek przez całą długość
tej końcówki, przez całą szerokość końcówki. Możliwe, ja i rączki z nimi nie będę robić. Zobaczę, jak będą pasowały. I oczywiście, że taki ozdobny element, taka ozdobna planka, którą ja chcę nasadzić na dolnej części klapy. O tak ona nasadza i trzyma się na szrubkach. To, co jest takie, na bogato będzie wyglądała moja torebka z takimi cudownymi elementami. Oczywiście, że wszystko to kupisz w naszym sklepie. Link, na który wstawię w komentarzu pod wideo. No i oprócz tego będą nam potrzebne jak najbardziej coś takiego bardzo, bardzo miłego i przyjemnego, na przykład coś takiego. Polecam gorąco. I tak zaczynamy pracować nad naszą torebką. I tak my zaczynamy pracować nad naszą torebką. Dla jej zrobienia ja wykorzystam powtórnie sznurek od innej torebki, z którą filmik Wam też nagrywałam. Teraz u Was tutaj widać tą torebkę. Ja ją rozprula, bo wcale i nie planowałam ją zostawiać, tylko tak nagrałam dla filmika. I ten sznurek jak najbardziej nadaje się dla drugiego i dla trzeciego nawet wykorzystania. Nic mu nie ma i nic mu nie będzie absolutnie. A tym bardziej, że ja jeszcze odparuję tą torebkę, którą zrobię z niego. Ale i tak on nie mychaci się. Nic mu nie ma absolutnie. Temu sznurku można wykorzystywać go ile chcecie razy. Ja już nie raz to mówiłam, ale powiem jeszcze raz, ten sznurek to jest coś najlepszego, co tylko może być do zrobienia torebki z materiałów torebkowych. Nie mychacie się absolutnie, szybko schnie, jest lekki, co przede wszystkim największy jego plus. Szybko schnie, nie brudzi się, a jeśli jakaś tam plama zabrudzi się ten sznurek albo coś takiego, to po prostu wystarczy przetrzeć mokrą serwetką i wilgotną ściereczką i tyle. Więc polecam gorąco taki sznurek do Waszych torebek. No a my zaczynamy z łańcuszka. Tak zastanawiam się, na ile bym to oczek go zrobić. No ja zrobię na 37 oczek. Celowo wzięła takie małe szydełko 3,5, żeby była moja torebka twarda i sztywna i będzie ja szydełkowała ją dosyć ścisło. Nic ja nie będzie rozciągała. Oczek nie rozciągam. Przepraszam za mój palec. Mam awarię, ale mi to nie przeszkadza pokazać Wam filmik. Ja zaraz opuszczę kamerkę niżej i będziemy robić łańcuszek. Sekundkę. Tak, zaczynamy z łańcuszka. Ja zrobię na 37 oczek. Wy możecie robić na ile Wam chce. Jeszcze niżej. Trochę niewygodno mnie z tym plastrem na palce, ale no nic. Tak. I nabieramy 37 oczek. Tak jak wychodzi szydełko, tak ja to i zostawiam, nie rozciągam to oczko. I zaraz na końcu, jak nabierzemy, to już ich policzymy razem. I tak łańcuszek już gotowy, polecimy oczko. To oczko u nas będzie jako pierwsze, bo w niego będziemy wsadzać szydełko. Oto oczko pierwsze, drugie, trzecie, czyli tu już u nas będzie 3 półsłupki. Jeszcze raz, zaraz ja sfokusuję. Pierwsze oczko, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i oto oczko u nas będzie ostatnie, oto 37. Teraz u mnie troszkę rozciągnęło się oczko, ja go troszkę zwężę. I zaczynamy robić pierwszy rząd klapy torebki. Tu u nas będzie pierwszy rząd, który będzie robiony półsłupkami normalnymi, zwykłymi.
stworzy tak jasno, zrobiła to oczko, że aż mi nie chce wyleść szydełko. Tak. Wsadzamy szydełko nie tu, nie w to oczko, a tylko w to. I robimy pierwszy rząd posłupków, ale wsadzamy w ten sposób, żeby na szydełku u nas było dwie nitki, dwie taśmy, jak to powiedzieć, dwa takich sznureczka, żeby było u nas na tasiemce. To dlatego, żeby krawędź naszej klapy był cieńszy, żeby same skończenie naszej klapy, dół, był cieńszy, jak zaraz wam pokażę na telefonie. Jako to u nas jest klapa, ten cały etui to jest torebka, sekundkę. Ten cały etui to jest torebka, a to u nas jest klapa. O tak ona otwiera i zamyka ta klapa. Tu my teraz jesteśmy tutaj i robimy dół klapy. I ta klapa nas o tak otwiera i zamyka. I my robimy teraz tutaj, wsadzamy szydełko po dwie nitki, żeby tutaj o ten krawędź, żeby był cieńszy, taki cieniutki. Dlatego wsadzamy szydełko teraz pod dwie nitki. Zaraz pokażę, jak to zrobić. I tak, w tą drugą od siebie pętlę, nie w pierwszą, a tylko w tą drugą, w tą, wsadzamy szydełko tak, żeby na szydełku okazało się dwie nitki. Pokazuję. Wsadziłam, o tak. I wyciągam normalny półsłupek. Jak zwykle wy robicie półsłupki. Pamiętamy, że to oczko zawsze malutkie i bardzo ciasno siedzi na szydełku. Ja go właśnie cały czas to oczko podciągam i zaciągam, o to, które teraz u mnie jest. Ono bardzo ciasno siedzi na szydełku, zawsze, zawsze. Prawie to dotyczy prawie każdego wzoru. A to drugie oczko wyciągamy na taki sam poziom jak pierwsze. I tak teraz wbijamy w drugą pętlę. Znowu, żeby było u nas dwie nitki na szydełku. Wyciągamy. Tak. Teraz pod w tą trzecią. O tak. Jeśli u was tak nie wychodzi, to możecie robić i tak, żeby tam jeden sznurek u was był na szydełku. Tak. O tak teraz tu. Zobaczcie. No tak. I tak do samego końca lecimy. Ja jeszcze na końcu pokażę. Ja zaraz pokażę jeszcze raz, jak to zrobić. Postaram się jak najbliżej pokazać. Wbijamy szydełko tutaj, pod dwie nitki. O tak, pod tych dwie, żeby dwie nitki u nas było na szydełku. Dwie. Wyciągamy pętelkę. I teraz nam trzeba wbić w następne oczko łańcuszka, bo wbiliśmy w to pierwsze. Wbiliśmy w to pierwsze. Teraz wbijamy w to następne oczko łańcuszka, w to, ale znowuż tak, w to, ale znowuż tak, żeby było dwie nitki u nas na szydełku. O tak. Wbijamy. To najpierw to będzie wam ciężko, ale później dużo łatwiej. O tak, żeby było dwie nitki na szydełku. Jeśli wy nie planujecie takiego zapięcia jak u mnie,
to możecie i tego nie robić, możecie robić ten krawędź takim troszkę grubszym, jak będziecie wbijać tak normalnie. Drugi posłupek, znowu wbijamy pod tych dwie nitki, pod tą i pod tą, pod tych dwie nitki wbijamy szedalko tu. To już trzeci posłupek. Trzeci i tak lecimy dalej do samego końca. Tutaj teraz ja będę wbijała szedelko, tutaj, żeby było u mnie pod dwoma nitkami. I tak ja już jestem u końca naszego pierwszego rządu. Rzędu może, do tego czasu nie znam jak poprawnie. I chciałam wam powiedzieć, że tak jak ja spodziewałam się, że ten pierwszy rząd będzie cieńszy, to takiego nie wyszło, ale w każdym razie przez to, że lapaliśmy robiąc półsłupek za dwie nitki, a nie za jedną, to wyszedł ten krawędź taki ładniejszy. Czyli ta krawędź z klapy będzie taka ładniejsza. I wcale to lepiej będzie prezentowało się w torebce. A my robimy ostatnie półsłupki. Wbijamy pod dwie nitki. Zaraz sfokusuję. O, tak mnie to wychodzi. Nie wiem, gdzie tutaj teraz, zaraz w ostatnim tym oczku znajdę te dwie nitki. Tak, i ostatnie oczko, ostatnie, jednak jest tutaj druga nitka. Zahaczę ją z tego wcześniejszego, z poprzedniego oczka. Zaraz, zaraz, troszkę tak ciężko mi to przed kamerką zrobić. Tak, mamy dwie. Powoli wyciągamy, aż skrzypi u mnie wszystko, tak wyciągam, no nic. Ostatni półsłupek, polecimy oczka i nie zapominamy na końcu zawsze robić oczko podejścia, czyli oczko łańcuszka. Tak, polecimy nasze oczka, ile jej tutaj zostało, sorry, mam telefon. I tak policzymy półsłupki. Ja nabierala 37 oczek, u was oczywiście, że ta liczba może być inna, ta ilość, ale i tak trzeba ich policzyć. Zaczynając z tego pierwszego, ten jest pierwszy, za takim poprzeczną pętlą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 8, zaraz ja sfokusuję, 28 to było, 30, 32, 34, 36 i oto, oto oczko 37, więc jest ok. Robimy oczko łańcuszka, zawsze na każdym, na końcu każdego rzędu robimy oczko łańcuszka i przechodzimy na następny rząd. Ja wyjmuję szedelko i wkładam go o tak, mi tak wygodniej, może wam i nie. I teraz robimy drugi rząd naszej klapy torebki. Robimy ją tak, jak po typu, jak szedelkujemy torebkę muszelkę, tylko za tylną nitkę lapimy, ale to tylko ten rząd tak jeszcze robimy. Następnie będziemy trochę nie tak. Więc lapimy teraz za tylną nitkę oczka. Tu jest pierwszy półsłupek, więc tutaj. O tak. Jeszcze raz przypominam, że to oczko zawsze malutkie, a to oczko, oto drugie, na jednym poziomie z tym pierwszym. To jest bardzo, bardzo ważna podstawa szedelkowania. Tak. O tak. Za tą tylną nitkę. To tylko ten rząd tak robimy. I tak dalej. Robimy 37 półsłupków,
na końcu oczko łańcuszka, oczko podejścia i spotkamy się, jak będziemy robić następny rząd. Tak, już u mnie koniec drugiego rzędu. Coś poszło nie tak, jak jest za duże to oczko. O, to oczko za duże mi zrobiło się, ja go zrobię ponownie. Wy nie musicie szydełkować tak ciasno jak ja, ale ja chcę, żeby torebka mi była jak najsztywniejsza, chociaż powiem się, że tym wzorom ta torebka i tak będzie i twarda, i sztywna, i dobrze trzyma kształt. Tak, nie zapominamy na końcu oczko, łańcuszka, obracamy robotkę. I teraz już robimy tak, jak my będziemy szydełkować całość naszej torebki. Całą torebkę robimy tym sposobem, który teraz pokazuję. No, a dla początku ja tym sposobem zrobię gdzieś tak z 55 rzędów, a tam dalej zobaczymy. Zaraz na przykładzie etui do telefonu pokażę, gdzie my jesteśmy teraz. To uważajcie, że to torebka, to klapa i tak jest to torebka. Zaraz podniosę powyżej. Uważajcie, że to mi jest torebka. Teraz jesteśmy tutaj, szydełkujemy sam dół torebki. O tak to jest. Teraz szydełkujemy sam dół torebki i liczymy o tak klapę. Robimy klapę, 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 klapę i robimy dalej, 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 dalej tutaj. I trzeba nam zrobić do tego miejsca, gdzie będzie zaczynał się u nas spód. Ja zrobię na razie tutaj, zrobię 55 rzędów, czy rządów 55. Znaczy, tutaj już dwa mamy i jeszcze zrobię 53 do tamtego miejsca, ale jeśli to będzie za mało nam, to doszydelkujemy i później określimy tutaj spód. Zrobimy taki rząd, który oznacza nasz spód, że tu u nas jest spód, bo najpierw klapa, 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 później tu u nas już pójdzie spód i zawinie się tutaj. Czyli robimy do tamtego miejsca. Dla początku staniemy na 55 rzędów, ale ja domyślam się, że tu ich mało, że będzie potrzebne ich dla mnie będzie potrzebne ich mniej więcej około 60. A dla was każdy robi sobie tyle chce, zależy jakiej wysokości, jakiej chcecie torebkę. Jeśli chcecie jakąś tą taką niższą torebkę, to można robić nawet nie 55, jak ja teraz proponuję, a tylko mniej. No i teraz bezpośrednio sam wzór, którym robimy całą torebkę. Tak, zrobiliśmy tam na końcu oczko łańcuszka. Ja tutaj wsadzam szydełko tak inaczej, tak jak mi wygodniej. I wsadzamy szydełko w pierwsze oczko znowu, czyli o tutaj. W pierwsze zaraz sfokusuję. W pierwsze oczko wsadzamy szydełko, tak jak niby by chcieliśmy szydełkować torebkę muszelkę, ale zahaczamy nie tylko to oczko, nie tylko to, a to oczko, które jest u nas od poprzedniego rzędu. O tak. W ten sposób. Dzięki temu torebka będzie bardzo twarda, sztywna i super trzyma kształt. To oczko ja zaciągam o to. Najpierw będzie wam to trudno, a później pójdzie bardzo lekko i szybko. O tak, raz. I teraz w drugie oczko. Tu jest drugie oczko. I zahaczamy następne to oczko, które pod nim. O tak. I przez to wszystko przewlekamy sznurek. O tak. To wam najpierw to niby jak to wydaje, niby jak to ciężko wam zrobić, ale później pójdzie bardzo lekko i szybko się robi to. W oczko. Następne, w trzecie i to oczko, które pod nim. O tak. Zaraz pokażę jeszcze bliżej wam. O tak.
mnie już jest 3 półsłupki. Teraz w czwarte oczko jeszcze bliżej pokazuję. W czwarte oczko. W to oczko, które pod nim. Oto. I wyciągamy. Pamiętamy, że ta, że to oczko malutkie zawsze. A to na jednym poziomie z tym pierwszym. Nawet u mnie trochę zalużne. O, te oczko zrobiło się u mnie zalużne. Zaciągam go. O tak. Znowu tak. Pod oczko, które pod nim. Uważamy, pod które wbijamy, żeby dobrze wbiliśmy. Tak. Akurat niedobrze ja teraz wbiłam, o tak. I tu u mnie jest takie małe oczko, o tu. Tak. I tak lecimy do samego końca. I wyjdzie u nas ten wzór, który u mnie w torebce. Na końcu nie zapominamy robić oczko łańcuszka puste. I tak robimy mniej więcej 55, czy tam 50, czy zależy jakiej wysokości chcecie torebkę, tyle i robimy rzędów. Spotkamy się aż jak będziemy, jak to zrobimy. I tak, moi drodzy, już u mnie gotowa klapa torebki, to jest u mnie klapa i ścianka torebki. I chociaż ja wcześniej wspominała, że robimy tam 55-57 rzędów i tak dalej, jednak dla mnie wyszło tak, że dla mnie wystarczająco jest 46 rzędów, czyli u mnie teraz tutaj jest zrobione 46 rzędów. Ale to na moją szerokość torebki, na moją grubość sznurka jest wystarczająco. U Was to może być oczywiście, że inaczej. U mnie tutaj 37 oczek i wszędzie do góry u mnie 37 oczek. To u mnie jest prawa strona, jeszcze nie odprasowana, nie odparowana, ale koniecznie to muszę zrobić, no już na końcu. Takie będzie miała wykończenie moja klapa, tylko tutaj jeszcze takie ozdobne coś wsadzę, ale tak ta klapa wygląda. O tak, to jest u mnie, to jest klapa, to jest tylna ścianka. O tak. Ta klapa będzie u mnie dosyć nisko. Nie będzie u mnie klapa tylko do pół torebki, a dosyć nisko w torebce opuszczona. I teraz my z Wami zrobimy 47 rząd u mnie, u Was tam nie wiem jaki, ale musi być on, to być nieparzysty rząd, żeby ta krawędź klapy wyglądała tak jak całość, bo z lewej strony, zobaczcie, to jest u mnie lewa strona i z lewej strony ta krawędź klapy wygląda o tak. Chyba że tak chcecie sobie zostawić, żeby ta krawędź klapy tak wyglądała, to w takim razie moja lewa strona może być Waszą prawą stroną. O tak ona wygląda tutaj, te, z lewej strony ta krawędź klapy. Tu u mnie, to właśnie u mnie skończył się jeden motek sznurka 3 mm i od z tamtego miejsca zaczął się u mnie drugi motek. Tu już dochodzi do końca drugi motek sznurka. I tak ja zaraz skończam swój 46 rząd i robimy z Wami 47 rząd. U mnie to już będzie spod torebki. Zrobimy go troszeczkę inaczej jak całą torebkę, dlatego żeby wyraznym był nasz spód, żeby go podkreślić, określić spod torebki, dlatego my zrobimy pierwszy rząd spod troszeczkę inaczej jak całą torebkę. Ale zaraz to wszystko pokażę. Upuszczam kamerkę poniżej i zaraz sekundkę opuściłam kamerkę i do szydełkowy jest swój 46 rząd. To u mnie jeszcze 46 rząd. Tak. Nigdy nie zapominamy o tej ostatniej pętli, prawda?
Tutaj otwieramy sobie tą pętlę, szukamy ją, tu ona jest. Ostatnie to oczko. Nigdy o nim nie zapominamy i o tak to jest. I wtedy nasz krawędź będzie równy i po całej szerokości będzie ta sama ilość oczek, ilość pętl. Jak zawsze na końcu robimy to, co ja teraz robię. Oczko łańcuszka puste, obracamy naszą robotkę i teraz robimy pierwszy rząd spodu, a ich rzędów spodu będzie 4 albo 5. Zaraz pokażę, jak to robimy. I tak pierwszy rząd spodu i u mnie 47 rząd torebki. To jest u mnie prawa strona, o ta. U tu lewa strona. Tu u mnie połączenie sznurków, lewa strona. Wbijamy szydełko tylko za tylną nitkę oczka. Pierwsze oczko, to. Oto pierwsze oczko. W niego wbijamy szydełko. I tak cały rząd do samego końca. Zaraz jeszcze lepiej pokażę. Tak. Tylko jedynie za tylną nitką. Nie za dwie nitki, nie za dwie pętli. A tylko za połówkę. Za tą drugą, za ten drugi sznureczek nie zaczepiamy szydełko. Dlatego tak robimy, żeby określić i podkreślić nasz spód. Żeby nasza torebka nie była taka całkowicie okrągła, a żebyś miała wyraźny spód. No tak, w każde oczko po jednym półsłupku. I tak robimy dwa rzędy spodu, czyli dojdziemy do samego końca, nie zapominamy o tej ostatniej końcowej pętelce, w nią też wbijać, też pod jedną tą połówkę sznurka, pod tą połówkę nic nie wbijamy, tylko po tą jedną. Tak robimy jeden rząd spodu, czyli 47 rząd naszej torebki i tak robimy drugi rząd spodu, też wbijamy szydełko tylko jedynie za tą nitką, dosłownie dwa rzędy robimy tak samo. Drugi rząd spodu też nie wbijamy szydełko po dwie nitki, a tylko po jedną. Pod jedną. I tak robimy teraz dwa rzędy tylko za tylną nitkę. A u mnie przerwa na kawę i ja szydełkuję dalej razem z wami. Tak, ja już zrobiłam tutaj dwa rzędy półsłupku. Każdy z tych dwóch rzędów u mnie był dziergany tylko za tylną nitkę. Czyli ten rząd za tylną nitkę i następny rząd też za tylną nitkę. Jeszcze dalkowała. To u mnie lewa strona. Tutaj na końcu jak zawsze pętla taka podejścia, czyli oczko łańcuszka i obracamy robotkę. I robimy jeszcze dwa czy tam trzy rzędy, jak zależy, kto jaką chce szerokość tego spodu mieć. Czy dwa, czy trzy rzędy jeszcze robimy. Czyli tak, o tak, to prawa strona już u mnie. O tak będzie zawijał się mój spód już pod torebkę. I tak, ja zaraz zrobię pewnie jeszcze dwa rzędy, a później zobaczę, czy trzeba robić trzeci, czy nie. Ale tych dwa rzędy już robimy tak, jak szydełkowaliśmy całą torebkę, czyli za dwie o tych nitki. Cały czas liczymy, żeby u nas tutaj była ta ilość półsłupków, jak na samym początku, czyli u mnie 37. Zaraz ja jeszcze niżej opuściam kamerkę. Tak. Dwa rzędy tu było za tylną nitkę i teraz dwa rzędy za dwie tylnych nitki. Tutaj tą pętlę zaciągam i pod tą tylną nitkę. To te początkowe pętli ciężko, a zaraz pójdzie dobrze. O
Tak. Momencik. Znowu w następne oczko, czyli w to oczko. I znowu pod tą tylną nitkę poniższego rzędu. O tak. To wychodzi u mnie 49 rząd torebki. To oczko u mnie za duże wyszło, więc ja go zmniejszam. To wychodzi, ja zaczęłam robić teraz 49 rząd torebki i trzeci rząd spodu. Pamiętamy, cały czas pilnujemy, żeby to oczko było malutkie, jak najmniejsze, jak najciasniej go, żeby ono ciasno obciskało szydełko. O tak. Tak jak robiliśmy całą naszą torebkę. I tak ja robię jeszcze dwa rzędy. Zobaczę, może i zrobić trzeci, a może jeszcze i czwarty. I tak moje dno już gotowe. Tej szerokości mi wystarczy. Chociaż w sumie nie jest to aż tak szeroko. Zobaczcie, chyba nawet nie ma tutaj 3 moich palcy. Zaraz pokażę wam. 2,5 moich palce. Palce ja mam bardzo cienkie, szczerze mówiąc. Bardzo cienkie palce mam. I chociaż sama już jestem szersza jak dłuższa, ale mimo tego palce mam cienkie. I tutaj moich, można tak powiedzieć, 2,5 palce taka szerokość. Oczywiście u was ta szerokość może być inna. Dla mnie już ją wystarczy, bo w sumie ja już mam dosyć tego spodu. I mogłabym zrobić go szerszym, ale jednak nie zrobię. I chociaż ja wam mówiłam, że robimy jeszcze 2 albo 3 rzędy dna, ale ja zrobiłam je chyba z jeszcze 4 albo 5, oprócz tych 2 początkowych, gdzie dzierżaliśmy tylko za tylną nitkę. I tak teraz mój spód wygląda tak. To jest prawa strona. Oto prawa strona. Tu w środku lewa strona. Właśnie tutaj, gdzieś tutaj u mnie zaczął się, zaraz nawet wam pokażę, o tu widać, zaczął się u mnie trzeci motek sznurka, oto na tym spodzie. Trzeci moteczek sznurka u mnie tu zaczął się. Tak wygląda mój spód, ma takich 4 poprzecznych rzędy niby jak. 4 sztuczki poprzeczki tych, raz, 2 poprzecznych, 3 i 4. Przypomnę, że to jest prawa strona, oto. I teraz znowu określamy drugą stronę spodu, więc następny rząd robimy tylko, 2 rzędy nawet, robimy tylko za tylną nitkę, tak jak robiliśmy tutaj. Czyli 2 następnych rzędy robimy tylko za tylną nitkę. Jeśli wy chcecie zrobić wasz spód szerszym, to dodajecie tutaj nie jeden rząd, a tylko jeszcze 2. Musicie o tak być na waszej stronie, nie o tu ma być wasza prawa strona z takimi ząbkami, a tu musi być wasza prawa strona. Więc jeśli chcecie rozszerzyć jeszcze spód, zrobić go szerszym, to dodajecie nie jeden rząd jeszcze, a 2. Żeby tutaj u was u tych poprzeczek było 6. Raz, 2, 3, 4 u mnie, a u was żeby było 6. I za tym robimy 2 rzędy, gdzie wbijamy szydełko tylko za tylną nitkę. No, a ja teraz też robię to samo razem z wami i troszeczkę chcę wam dzisiaj pokazać nie w formacie tutorialu na YouTubie, a tylko tak pokażę, jaki ja mam tutaj proces stworzenia filmiku, wideo dla was. Zaraz wam troszeczkę pokażę procesu, zobaczcie, jak ja nagrywam wideo tutaj dla was. To ja podnoszę kamerkę. O, tak to wygląda u mnie. No jak wam? Moja ulubiona pani Walewska, uwielbiam. Te beze, ten białe beze, wzbity białek z jajka ja zdarła i wyrzuciła. Zawsze to robię, bo nienawidzę, jak śmierdzi mi surowym jajkiem. Więc ten beze wyrzuciła i tutaj zobaczcie, jak mam to najlepsze ukraińskie cukierki. Jeśli będziecie w Ukrainie, zawsze takie kupujcie. Nazywałem się Stokrotka Romaszka. No i kawusia oczywiście. O tak ja nagrywam dla was filmiki. Połączam przyjemnie z korzystnym.
I to tak będzie wyglądała moja torebka. Zaraz pokażę ten spód. Nie wiem, czy da się pokazać. O tak, o tak ten spód. O tak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że wam widać. O tak. Tak staje ten spód. I tak ja doszydelkowuję drugi rząd zatylną nitką, tylko zatylną nitkę. Drugi rząd spodu sieli określam taką tą przednią ściankę torebki. To drugi już rząd, zatylną nitkę. I dalej już szydelkujemy przednią ściankę torebki. Nie zapominamy o tej, o tym małym oczku na samym końcu. Oczko podejście, czyli oczko łańcuszka. Obracamy robotkę, naszą torebkę. Tu jest u mnie prawa strona. To łączenie sznurkiem na lewej stronie. Prawa strona. Tak, tak wygląda mój spód, określony spód. I to już będzie przednia ścianka torebki. Jakiej długości ją zaraz zrobić? Ile rzędów zrobić? Tak wam nie powiem. Każdy sobie musi to ustalać osobiście według tego, jakiej wysokości ma być wasza torebka. No zaraz pokażę tylko początek. Tak jak i robiliśmy. Pod dwie nitki. Pod jedną. I tutaj szukamy tą drugą. O tu ona jest. Tak. Wyciągamy i tak robimy aż do samego końca naszej torebki. W drugą teraz, w drugie oczko, znowu za tą, pod tą drugą, o tak. Za szerokie o te oczko, o te. Ściągam go, zaciągam go na szydelku. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to na torebce. O tak, zobaczcie, to jest spod, czyli stawimy spodem o tak. Uważamy, że ten nasz spód już stoi. O tak to jest. I teraz my robimy już o tą przednią część. O tak zawijamy. To jest klapa. O tak klapa. I o tak to u nas już rysuje się, wyrysowuje się już torebka. O tak spód zawinięty i tutaj ta przednia ścianka. Zaczęliśmy robić tą przednią ściankę i to już jakiej wysokości chcecie, żeby była klapa długości i jakiej chcecie, żeby była torebka. Ja później powiem, ile ja zrobiła rzędów, ile mi wystarczyło rzędów tej klapy robić do góry. Nie minęło i dwóch dni, jak ja już prawie zrobiłam tą torebkę i jestem na finale, na finalnym takim już kroku zrobienia ciała torebki i tak robię dwa ostatnich ściegi i zamykam rząd. Ciało torebki u nas będzie gotowe, zaraz pokażę, jakie ono wyszło. Tak mi strasznie niewygodno to robić przed kamerką. Muszę zmniejszyć ścieg. Tak na kolanach to ciach, 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 szybko idzie, a przed kamerką
to za długi, to za krótki ten półsłupek. I ostatni. Oczko łańcuszka, jak zawsze. I w tym momencie ja sznurek jeszcze tu nie obcinam. Może ja nim jeszcze przeszyję boczną stronę. Jeszcze zobaczymy. No i zaraz pokazuję wam, co z tego wyszło. Jak to całe, to ciało, to repki, jak ono u mnie wygląda. To akurat prawa strona teraz. Przed wami, oto prawa strona. Tak, to jest. Oh my god. Tak to jest. Spód określony. Oczywiście, że można ten spód zrobić i szerszym. To już jak kto sobie woli. I tu jest moja taka cała torebka. O tak to wygląda. To będzie u mnie klapa. Oczywiście ja jeszcze ją odparuję. I o tak to jest. O tutaj my teraz jesteśmy. Tu spód określony i o tak to będzie u mnie wyglądało. Zaraz zrobię kamerkę jeszcze powyżej. O tak, ja tutaj tak celowo zrobiłam tą klapę taką długą, bo ja chcę, żeby ona u mnie była niziutko, ta klapa, żeby to zamknięcie było nisko. I ja wam jeszcze nie powiedziała na początku filmika, że będą potrzebne dwa zapięcia magnetyczne, oczywiście najlepiej przeszywane tutaj po bokach, od środka, o tutaj ich trzeba będzie przyszyć. O tak to wcale będzie wyglądała gotowa torebka. I jeszcze tylko teraz zostało się nam zrobić boczne strony. O tak. I teraz pokazuję, jak robimy boczne strony i potem koniecznie odparować parownicą, odprasować żelazkiem, żeby ta torebka wyglądała idealnie, bo tyle tutaj przyłożyliśmy do niej i finansowo, i wcale, że po prostu nie możemy zlekceważyć jeszcze taką procedurą, jak odparowywanie czy prasowanie żelazkiem pod mokrym ręcznikiem. Więc musimy wszystkie te etapy przejść do końca. Zaraz ja pokażę, jak robimy boczne strony. I tak moja torebka już odparowana i wyprasowana i wyschnięta. I teraz będziemy zaczynać robić boczne strony, boki razem z wami, ale przed tym jeszcze troszeczkę o wymiarach torebki. Ta tylna ścianka, którą robiliśmy w ostatniej kolejności, u mnie ma, zaraz powiem, ile takich poprzecznych rzędów, zaraz policzymy z wami, takie poprzeczne, poprzeczki te liczymy. Ten rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwanasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty. Ten i tak, o ten rząd, ten ostatni, on u mnie dziewiętnasty. Ten, którego przedelkowaliśmy tylko za tylną nitką. O tu u mnie jest dziewiętnasty rząd, a ten pierwszy. I odpowiednie z tym nasz boczek my będziemy robić na 19 rzędów, albo tam, no, czyli nie to, że na 19 rzędów, bo u was może być ile różna ilość tych rzędów, kto jakie wysokości chce sobie tą ściankę, czyli nasz boczek musi odpowiadać wysokością ilości tych rzędów tutaj, o tu. Taki samy wysoki musi być nasz boczek torebki. I wysokość u mnie tej strony 17 cm. 17 cm. Szerokość spodu u mnie jest około 4,5 cm. Szerokość spodu. No a
Tutaj wysokość torebki 39 cm, to razem z klapą do tamtego miejsca 39 cm. I tak ja to już odkładam. Tak wygląda równiutko, ładnie. Bo u mnie wszędzie tutaj 37 oczek, 37 półsłupków po całej szerokości klapy. Ja ją już wyprasowała, odparowała. I tak ona u mnie teraz wygląda, ta torebka. Zabieram ją i robimy z wami już bok torebki. Zaraz. Szydełko takie same. Opuszczam kamerkę. Będziemy robić bok torebki i z 6 podsłupków. Tego wystarczająco zupełnie na moją szerokość spodu. Czyli bok torebki powinien odpowiadać szerokością spodu. Taki sam powinien być jak spód. I dla mnie 6 półsłupków zupełnie wystarczy, a można było nawet wziąć i na 5 półsłupków zrobić bok. Tak samo go robimy, jak robiliśmy całą naszą torebkę. Czyli nabieramy oczka łańcuszka. Ja tak cicho mówię, bo syn jeszcze spi, dzisiaj niedziela i dopiero teraz tylko 7 rano. Jak tylko u mnie wyschła ta torebka, to ja od razu już wam pokazuję dalej. Tak, tu pierwsze oczko łańcuszka. Jakoś coś u mnie z kamerką, nie tak pokazuje jak trzeba. Pierwsze oczko łańcuszka. Drugie. Trzecie. Dosyć tak ciasno ja ich robię. Czwarte. Piąte. Szóste. I siódme oczko podejścia. Patrzymy, żeby u nas tutaj wyszło 6 półsłupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Szóste. I jeszcze jedno oczko. Siódme. Zaraz ja uruchomię ponownie kamerkę, bo jakoś tak dziwnie pokazuje. I tak, jest u mnie 6 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódme oczko. Oto. Wbijamy szydełko w to drugie oczko, bo to. To oczko bijemy szydełko, ale znowu tak, żeby dwie nitki u nas były na szydełku. Jeśli wam to nie wychodzi, to możecie tak nie robić, a robić jak zwykle. Pierwszy półsłupek, drugi półsłupek znowu pod dwie nitki. Tylko uważamy, żeby nie przeskoczyć w trzecie oczko, bo to musi być u nas tylko drugie oczko, a nie żadne trzecie. Drugie. Trzeci półsłupek. Dokładnie to samo, co robiliśmy, jak zaczynaliśmy robić torebkę. Trzeci półsłupek był. Teraz czwarty. O tu. Czwarty, piąty, i szósty półsłupek, ostatni znowu pod dwie nitki. Ja ciasno robiła łańcuszek, więc u mnie tutaj trochę ciężko. Idę, muszę zabrać na kolana. Zaraz, momencik.
Tak. To oczko u mnie jakieś takie rozciągnięte wyszło, oto ostatnie, oto ja go zaciskam. Tak. Oh my God. Ciężko pokazywać to przed kamerką. I na końcu oczko podejścia, jak zawsze. Oczko łańcuszka. I teraz wbijamy szydełko tylko za tylną nitkę. Tylko za jedną tylną nitkę. Tak jak zaczynaliśmy robić torebkę. Pod pierwsze. Z pierwsze oczko. Raz. 6 posłupków powinno u nas być. 2. Trzy. Cztery. Pięć. I 6. Szóste tu malutkie takie to oczko ostatnie. Oczko podejścia na końcu, czyli puste oczko łańcuszka. Zawsze to robimy. I teraz już wbijamy szydełko za dwie nitki tych tylnych, jak robiliśmy całą torebkę. O tak. Tutaj u mnie jest. I tutaj. Tak. Następny. Powinno wyjść 6 też posłupków. Pamiętamy, żeby zawsze zaciskać o to oczko, o to. I o ostatniej, też nie zapominamy o ostatnim oczku, szóstym. Tak. Oczko łańcuszka, jak zawsze na końcu i obracamy robótkę i tak lecimy, aż wysokość naszego z boku nie będzie odpowiadała wysokości o tej klapki. Tego, co my robiliśmy na samym końcu. To nie klapka, sorry, a przednia ścianka torebki. Aż wysokość spodu nie będzie odpowiadała, czyli każdy rząd spodu, o tak ot, musi być te horyzontalne, te takie paseczki horyzontalne, muszą mieć naprzeciwko siebie paseczek taki od spodu. O takie te horyzontalne paseczki. O te. I tutaj on przedłuża niby jak ten horyzontalna ta taśma taka. Ten pasek horyzontalny przedłuża. I to tak powinno być po całości tutaj. Spotkamy się aż na końcu. I tak, prawa strona mojej torebki. Prawa strona mojego boczku. Sorry. Zaraz chcę jakoś tak tutaj zrobić, żeby wam było widać wszystko. Tym sznureczkiem ja zszywam, tym. Najpierw wsadzam sznurek w tą pętlę. Oczywiście, że mam nadzieję, że pamiętacie, że te sznurki, końcóweczki wszystkie trzeba będzie pochować. Tak.
O tak. Jest. I teraz układamy ich naprzeciwko siebie. I zszywam, będzie zszywać ja, zaraz pokażę, za takie pętelki, które są pod moimi poprzecznymi pętlami. O, tu jest poprzeczna pętla, a tu jest ta, która pod nią. Od za tu będzie zszywała ja, za te. Tylko ta, która na krawędzi. Czyli łapię teraz o tu. I o tu. I naprzeciwko. Zaraz, ja wam lepiej to pokażę. Sprawdzam, żeby tutaj było równo, o tutaj, ten krawędź, żeby było dopasowane do siebie. I zszywam dalej, bo ten boczek już złapaliśmy. Teraz łapię tutaj, w tą stronę i zaraz będziemy robić to wszystko tak razem. Zaraz pokażę dalej. Tak, ułożyliś niby wszystko równo. Łapimy tutaj. Powinny być u nas ogólnie to te, o tak, te horyzontalnie, o te horyzontalne oczka pętli powinny być naprzeciwko siebie. I tu łapimy za te pół pętli, które między nimi, między tymi horyzontalnymi. I zszywamy. Oczywiście, że wy możecie szywać to każdym innym sposobem. Może jakiś sposób jest dla was lepszy czy wygodniejszy. To niekoniecznie szywać tylko tak, jak ja pokazuję. Ważne, żeby to było wszystko równe ścianki, torebki, równe z bokami. Zaciągam, mocno je ściągam. I znowu tak równiam krawędź naprzeciwko siebie. Te horyzontalne pętelki naprzeciwko siebie i łapię za następne. Tak. I tutaj taka jest. To ja złapała tylko za jedną, a trzeba było za dwie. Zaraz łapię za drugą. Weź. Tu jest też druga, więc łapię też za drugą pętelką. O tak, i sprawdzam, zaciskam, żeby to było ciasno i sprawdzam, czy jest równo. I teraz za następne. I w ten sposób zszywamy z drugiej strony boki też, czyli całą torebkę tak zszywamy. I tak jesteśmy prawie u celu. Moja torebka już gotowa. Tutaj wam troszkę to wygląda jak nierówno, ale tak naprawdę jest wszędzie równo. O, taki ma spód. Taki ma moja torebka przyszyty te boki. Zaraz pokażę wam, jak wygląda z boku. To o tak. To jest z boku, z drugiej strony. Tak to jest. Ja celowo opuściłam tą klapę tak niziutko, zrobiłam tak niziutko. Mi tak wydaje mi się, że tak będzie bardziej elegancko ta torebka wyglądała. Zaraz my jeszcze dodamy metalowe okucie, a w następnej części tego wideo ja wam pokażę, jak zrobić ufit do torebki z łańcuszka, albo oczywiście można dopasować każdy pasek z ekoskóry, który kupicie w naszym sklepie. Idealnie bym tutaj pasował albo regulowany pasek z ekoskóry, albo taki pasek z jakimiś droższymi okuciami na końcach. No, w każdym razie w naszym sklepie macie duży wybór tych pasków, więc zapraszamy
zajrzeć pod te linki, które pod wideo. A my teraz zamocujemy metalowe okucie. Jeszcze tylko chcę Wam pokazać, że tutaj u mnie klapka jest... O tak wygląda krawędź klapki, prawa strona. A mogłabyś być u Was, o tu prawa strona, z takim, z taką krawędzią, o taką. Tak jak tu, czyli to mogłabym być w waszej prawej stronie, wtedy bym był taki brzeg tutaj. Ja te sznureczki oczywiście, że tutaj sobie schowała tam byle jak, że oni u mnie sterczą we wszystkie strony te sznurki, dlatego że ja tą torebkę zaraz po nagraniu tego wideo zaraz rozpruję i z tego sznurka już pokażę Wam co innego jak zrobić, więc mi obojętno gdzie tutaj te sznurki, ale Wy nie możecie tak tego zostawić, wiadomo, że na sprzedaż czy tam na zamówienie czy nawet dla siebie musicie te sznurki, te sznureczki, końcówki sznurków ładnie pochować. No a mnie jest tak, bo mi obojętno jak tam te sznurki, bo ja i tak to wszystko zaraz rozpruję. I tak wszystko mnie wyrówniano, porówniano. Tak wygląda bok torebki. Ja tutaj dodam nie taki mechanizm ściągania. Zaraz pokażę Wam go. Tu u mnie jest. Pokazywała Wam wcześniej taki ściągać, można tak powiedzieć, który tak marszcie torebkę, czyli jeśli bym ja tutaj z boku założyła bym to, złapałabym boczne strony, to to bym mi o tutaj w taki sposób, zaraz pokażę jak, zmarszczyłabym tą torebkę, o tak, prawda? O tak. Zmarszczyłabym tą torebkę mi tutaj, ale ja nie chcę tego robić, u mnie i tak dosyć wąski ten bok, to jeśli bym ten bok był szeroki, o taki, to ja na taką sztuczkę bym zmarszczyła ten bok, oczywiście, ale ja bardzo ładnie wygląda ta sztuczka, taka elegancka, to metalowe, żadne nie blaszane. W naszym sklepie są takie i w kolorze złotym, i w kolorze srebrnym. Ja zamocuję zwykłe kulko otwierane. Ja to weźmę na kolana zaraz zamocować, a Wam pokażę tutaj, że kulko otwierane 25 mm wystarczy, 32 mm byłoby za duże dla tej torebki. O tak ono się otwiera, to kulko, i lekko go wsadzić można o tutaj pod pętli, pod dwie, trzy o tych ściegi, pod 2-3 ściegi wsadzamy kulko otwierane. Gdzieś dosłownie ja wsadzę pod ten i pod ten, i już na to kulko otwierane ja zamocuję karabinczyk od mojego łańcuszka albo paska, i tak to u mnie będzie wyglądało, tylko że łańcuszek ja pewnie weźmę inny, no, może i ten zostawię, nie wiem, jeszcze zobaczę. W każdym razie jeśli ja zrobię z innym łańcuszkiem, z takim paskiem z łańcuszka, jeśli ja zrobię tą torebkę, to w następnej części wideo pokażę Wam jak to zrobić. Ja do czego chciałam jeszcze dwa słowa powiedzieć, nigdy w życiu, jeśli Wy robicie torebki, nie mocujemy karabinczyk od razu do boku torebki, o tak. To jest absolutniejszy błąd dyletantów, nieprofesjonalów. To wykazuje to, że to Wasza pierwsza w życiu torebka, jeśli Wy tak karabinczyk mocujecie na torebce, która powyciąga te ściegi, te uszy, tak powyciąga i tak dalej. Najlepiej użyć albo kulka otwieranego, a na niego już karabinczyk, jak u mnie teraz, zaraz ja otworzę. Najlepiej użyć albo tak kulka otwieranego z karabinczykiem, albo kulko nieotwierane, które trzeba w trakcie szydelkowania tutaj przeszydelkować, albo półkulko, które też trzeba w trakcie szydelkowania tutaj przymocować, albo taki ufycik też jak najbardziej pasuje, taki ściągacz. Jeśli by u mnie tutaj było szeroko, to ja bym tym ściągnęłaby i już na tą rejkę, na tą część bym zawiesiłabym już karabinczyk. A na razie ja Wam pokażę jak włożyć taką ozdobną plankę, którą ja tutaj mam. Też kupicie ją u nas w sklepie. Ja Wam zaraz to pokażę, jak ją założyć. I jeszcze przypomnę, w następnej części wideo ja pokażę Wam, jak zrobić krótki ufyt i jak zrobić łańcuszek, pasek, jak zrobić pasek z takiego
ланцюжка з тінюткого, делікатного алюмінієвого ланцюжка або якогось іншого покаже, як зробити з нього ладний і елегантський пасечок до тієї репки. Оглядайте теж наступну частину цього відео. Ну, а зараз ми замоцуємо тим штучки. Найперше виймію з фолії. Кожен з цих елементів спродаваний в окремій фолії завинятий для того, щоб не подрапати ще, не порисовувати і так далі. Ну, я зараз то вийму з фолії і я ще вам ближче покажу. Зараз. Перед камерком не за багато вигодно це робити. Отак. Цей елемент має таке місце для шрубків. Шрубки теж продавані в комплекті. І в цей спосіб його моцуємо. Отак. То буде виглядало. Я зроблю то за допомогою шрубокрента. Мам такого дуже, хоча ж мніший теж буде пасувало якнайбарзі. Зараз вам покажу, як то втискаємо. Прикладам то репки левим строном. І отут по колії втискам. Зараз отак, в цей спосіб. Я тяжко мені то зробити перед камерком. Я мушу без камери отак, в цей спосіб, отак втискам цей бжек тут. Але хочу вам повідати один секрет. Не старайтеся втиснути по цілості, по цілій широкості. Не старайтеся одразу втиснути. А тільки втиснялися тут трошки, отут цей контик, і злапте його шрубком. Злапте його одразу шрубком, і далі тут втискайте вже далі, 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 далі. Втискайте, втискайте, аж знову тут злапите шрубком. Отак. Втискаємо то тим шрубокрентом пласким. Отак втискаємо з правої сторони теж, як і, рівніш, як і з левої, так і з правої. Ладно, так втискаємо, стараємося ніц не пошкодити, але і так ніц тому шнурку поліестровому, то напевно ніц не буде. Ну і бавовняному теж. Тут є окей у мене. Перевертаємо на другому сторону. Тут вже є на шрубку, так як мовила. Є вже шрубок. А з цієї сторони я зараз закренце теж не може того робити. Тут я мушу взяти на коляна. Зараз закренцем тут шрубик і вже буде готово. І так, вже можу повідати, що моя торепка готова. Зосталося тільки домоцувати паски, уфит і пасок, який я вам покажу в наступній частині. Зобачте, отак то вигляда з тим метальовим окутєм. Багато ладне і так елегантно, можна так повідати, набагато. Ми ще в нашому склепі маємо такі кончики, метальові кончики до торебок. Отут, так всадза на те конти, на те роги. Маємо їх і в коложе срібним, і в коложе золотим. І може я ще його тут домоцую. Але зараз нестати в тим моменті не мам вдома, мам тільки на склепі. Мушу то взяти зі склепу додому. Отак мені багато ще подобається, що та клапа є так низько в тим випадку у мене. Якось то додає мені такий елегантний чи там чого. І ще зроблю тут ладний уфет і ладний пасечок з ланцюжка і буде супер. Якщо б ми йшли на Сильвестра до реставрації, то я напевно б взяла б тут трепки, навіть б її не пругла. Так як є, так би і взяла. Хоча ж колор та не любі, але достосувалася б. Але ми не йдемо на Сильвестра до реставрації, więc я її нестати. Розпрує. Кулко єдно замоцувала, побачите як, отак, по два щеки, того вистачає, щоб не розтягнулося, абсолютно не витяга то жодних очок, жодних пентель то кулко не витяга. З другої сторони кулко ще не замоцувала, бо не може го зналися. Ніби видає мені, що зі склепу я брала два кулка, оказалося, що єдно не взяла. Він замотувала наразі два кулка. Ну, наразі пожегнам з вами. Па-па, до наступного відео. Обсервуйте, натискайте на дзвоник, щоб не пригапити нове відео. І обсервуйте рівні, щоб не пригапити нові цікаві фільмики.
A my spotkamy się w następnej części wideo, gdzie ja pokażę, jak zrobić ufit i pasek do tej torebki. Może tylko pasek, jeszcze nie wiem, a może tylko ufit. No, zobaczymy. Czekajcie na następny odcinek.